Tekken 7 zaczyna się rozrastać. The King of Fighters 14 zaczyna się rozrastać. Yo-Kai Watch idzie w ich ślady. A Tokiden 2 jest już ogromne, więc zostaje demo. To i wiele więcej ciekawych rzeczy w najnowszym odcinku Jab Spam Unlimited. Na początek zaczniemy znowu od Nintendo i prawdopodobnie gry, która zgarnie w tym roku tytuł tej najlepszej. Nie będę jednak rozpuszczał się nad tym, jak Zelda jest fajna i że można jeździć w niej na płonących niedźwiedziach, siejąc przy tym chaos i pomór. Tym razem chciałbym poinformować wszystkich, którzy w niedługim czasie będą wybierać się do Ameryki lub Kanady, o fakcie, że będą mogli kupić bilet na The Legend of Zelda Symphony of the Goddesses, czyli najprościej mówiąc, symfoniczne doznania mające uhonorować dobytek wieloletniej serii. Niestety nie ma chwilowo wiadomości, czy owe zdarzenie dotrze na stary kontynent, jednak nie pozostaje nam nic innego jak trzymać kciuki, żeby to się stało. Radujcie się fani Hunting RPG, albowiem jeden z najlepiej zapowiadających się tytułów w tym gatunku zawita na waszych konsolach, o ile gracie na PlayStation 4 albo PlayStation Vita, ewentualnie na PC. Już niebawem. Do tego czasu możecie obadać demo, które twórcy dość wspaniałomyślnie nazwali Carry Over Demo, a co za tym idzie, cały postęp z owego kawałka gry będziecie mogli później przenieść do pełnej wersji. Więc jeżeli macie chrapkę na klona Monster Huntera z otwartym światem, to szykujcie 7,1 giga na PS4, 1,4 giga na PlayStation Vita, a demo dla PC jest obecnie niedostępne. A jeżeli nie wiecie co to za tytuł, to zapraszam do obejrzenia recenzji na kanale, która przybliży wam fenomen tego gatunku. W międzyczasie Yasuhiro Wara, czyli jeden z ojców Harvest Moon, postanowił wypowiedzieć się na temat swojej nowej gry, Beard Days The Beginning, które pozwala nam wcielić się w kreatora świata. Sam tytuł otrzymał nowy materiał i powiem wam szczerze, że wygląda nieziemsko dobrze. W grze dostaniemy chociażby możliwość stworzenia świata, w którym ludzie będą pokojowo koegzystować z dinozaurami, albo rozpoczną wielką wojnę. Premiera tytułu już 9 maja w Ameryce i 12 maja w Europie na PlayStation 4 i PC. As far as I can tell, you two have lost everything. All the memories and experience you've ever accumulated. Teraz oficjalnie otwieram kącik DLC, patchy i innych rozszerzeń w programie. Na sam początek zaczniemy od wspaniałej fanserwisowej przygody dla fanów Final Fantasy, albowiem World of Final Fantasy już 23 marca otrzyma zupełnie nowego patcha. Łatka o numerku 1.03 wprowadzi wiele fajnych zmian i dodatków. Dodano m.in. opcję przeskakiwania animacji summonów, przyspieszanie różnych eventów, które do tej pory nie można było pominąć, responsywność w systemie walki, cokolwiek to znaczy, możliwość ustawienia losowej melodii podczas walk, włączenie muzyki odpowiedniej dla każdego summona oraz od tej pory wszystkie bramy, save pointy i przejścia między rozdziałami odnawiają życie. Ekstra dojdzie do tego też nowy summon i mam nadzieję, że rozpoznajecie go. Gdyby tego było mało, twórcy udostępnili nam możliwość kupienia jednego z wielu słodkich awatarów w cenach od 50 do 300 jenów za sztukę. Jeżeli natomiast nie przepadacie za fanserwisem, to mam dla was wiadomość z tej bardziej dopakowanej części giereczkowa. Otóż poza wspomnianym już wcześniej Akumon, do Tekken 7, który debiutuje na dniach, zostanie dodana zupełnie nowa dwójka zawodników. Zgodnie z zapiskami licencyjnymi mają to być postacie wcześniej dodawane do serii. Extra DLC mają również zawierać nowe tryby rozgrywki i kostiumy. W międzyczasie The King of Fighters 14 nie zostaje w tyle i również obiecuje nowych zawodników. Tym razem padło na Yamazakiego, który oficjalnie zadebiutował Fatal Fury 3, Road to Final Victory. Oficjalna premiera nowego zawodnika nie została jeszcze ogłoszona. Teraz dla równowagi wrócę do rzeczy, których będziecie się wstydzić i szybko wspomnę, że najnowsza odsłona serii Senran Kagura, która wygląda mega grywalnie i zapowiada się na PlayStationowego Splatoona, również zaciągnie dodatkowe bohaterki z innych serii. Tym razem padło na Mary Rose i Hanoke z Dead or Alive Extreme 3. Wiecie, ta gierka o pchaniu się tyłkami w basenie i tym podobne. Polecam. Tak samo jak polecam zapoznanie się z najnowszymi materiałami z Yo-Kai Watch 3, które zadebiutuje u nas jak tylko druga część się dobrze sprzeda. W Władce 3.0 otrzymamy całkowitą przeróbkę tego, co do tej pory mogliśmy zasmakować w tym konkurencie Pokémonu. Dojdą zupełnie nowe Emma, Yo-Kai, masa nowych zadań do wykonania, Buster Treasure Mode, a co najważniejsze, otrzymamy możliwość odwiedzania miast z poprzednich odsłon serii. W międzyczasie możecie również pobrać demo Yo-Kai Watch 2 z eShopu, o ile posiadacie 3DS-a.
Na sam koniec tego już rozległego segmentu wspomnę tylko jeszcze o Fire Emblem Heroes, które znowu się rozrasta. Otóż tytuł goszczący na naszych urządzeniach mobilnych ma otrzymać opcję Permadeath. Dla mniej zaznajomionych z serią powiem tylko tyle, że owa opcja jest w każdej grze z serii. I w momencie, kiedy któryś z naszych towarzyszy polegnie na polu bitwy, to przepada na zawsze. Owa opcja ma być wprowadzona po dokładniejszym testowaniu i oficjalna data nie została jeszcze podana. To co jednak wiemy, to tyle, że owe ulepszenie będzie obowiązywało tylko w niektórych trybach gry. Is an 8x6 grid designed to fit on a smartphone screen. Yes. That way you can enjoy the full majesty of tactical roleplay. Sam raz przed szybkim szpilem mam dla was zestawienie najlepiej sprzedających się gier i tym sposobem miejsce piąte piastuje One to Switch, które o dziwo nie jest aż takim badziewem jak zakładałem i daje sporo frajdy. Miejsce czwarte Horizon Zero Dawn, które jest sytą alternatywą dla wszystkich, którzy nie są przekonani do Monster Huntera. Podium otwiera The Legend of Zelda Breath of the Wild, które zdetronizowało Kingdom Hearts HD 1.5 plus 2.5 Remix. Na miejscu drugim i niespodziewany zwycięzca, którego uwielbia Anna Rogala, czyli Ghost Recon Wildlands. Szybki szpil więc i krótka piłka. Ekipa niegdyś odpowiedzialna za serię Shin Megami Tensei tworzy nowy tytuł o nazwie Yoshiro Nihoheto. Film animowany Godzilli zawita na Netflixie jeszcze w tym roku. Twórcy Bravely Default Fairy Effect kuszą graczy nowymi materiałami. Nintendo chwali się, że Mario Kart 8 Deluxe działa w 1080p i 60 klatkach na sekundę na Nintendo Switch. Amazon zdradza datę premiery ARMS na 2 maja. Sony postanawia zakończyć produkcję PlayStation 3. Nintendo natomiast podwyższa produkcję Nintendo Switch, a twórcy Saiki Kuso no Psinan prezentują wygląd postaci w najnowszym filmie. I to by było na tyle w najnowszym odcinku newsowym. Pamiętajcie o subowaniu, jeżeli chcecie otrzymywać powiadomienia o nowych recenzjach, szpilach, komentarzach i tym podobnym. Powinniście też sprawdzić dorobek ekip takich jak Rozgrywka, Pad TV, Asian Jam, Gierkowcy Podcast, Grastroskopia, Aga Gra i Mr. Dead Poison, nasze DLC oraz zupełnie nowy podcast o nazwie Nintendo Cast. A tymczasem do następnego razu. Cześć!